erze żywności wysoko przetworzonej szukamy produktów naturalnych. Dlatego w naszych podróżach po Podlasiu zawitaliśmy do wsi Krusze Łubnice, gdzie pan Janusz Bacia postanowił zamienić swoje hobby na dochodowy interes. Podstawowym surowcem, z którego produkuje się ser, jest mleko od lokalnych dostawców. Mleko podgrzewamy i dodajemy bakterie kwasu mlekowego i podpłuszczkę, które zamieniają mleko w gęstą galaretę zwaną skrzepem. Skrzep tniemy na bryłki, które wkładamy do foremek, nacieramy solą i przenosimy do chłodni, gdzie ser dojrzewa i porasta pleśnią. Od roku prowadzę serowarnię pod Brzozami, obok której stoimy. Wytwarzam tu sery pleśniowe i sery dogrzewane z dodatkami różnych ziół. Inspiracją do tej działalności był nadmiar wolnego czasu i postanowiłem wypełnić to najpierw hobbystyczną produkcją serów, a potem stało się to jakby działalnością komercyjną. Panie Januszu, proszę nam powiedzieć, jak się zaczęła pańska przygoda z serami? Zacząłem robić hobbystycznie sery różnego rodzaju, i wędzone, i typu oscypek. Ale ponieważ te sery smakowały osobom, które częstowałem, no doszedłem do wniosku, że można to przekształcić w działalność zawodową poniekąd. Nie jest to prawda duża działalność, dużych pieniędzy nie przynosi, ale jest rentowna na pewno. Czy trudny jest proces uzyskiwania wszelakich pozwoleń do produkcji serów? Nie, to nie jest skomplikowany proces. Wszelkie informacje dotyczące wymaganej dokumentacji można znaleźć w internecie. Urząd Marszałkowski publikuje poradniki w tym względzie. Także wymaga to pewnej staranności i pomocy ze strony powiatowego lekarza weterynarii, który takiej pomocy udziela bardzo chętnie. Czy dzieli się pan swoją wiedzą na temat produkcji serów? Tak. Na przełomie roku przeprowadziliśmy warsztaty dla 23 mieszkańców, właściwie mieszkanek głównie gminy Kołaki Kościelne. I teraz w okresie jesiennym zamierzam przeprowadzić drugą edycję tych warsztatów we współpracy z Urzędem Gminy tutejszym. W jaki sposób pozyskuje pan klientów? Taką drogą, jaka jest teraz najbardziej powszechna, czyli penetrując internet i szukając osób zainteresowanych, umieszczając ogłoszenia. Skutkuje to tym, że przyjeżdżają do mnie ludzie z różnych miejsc w kraju i kupują sery tu na miejscu. Także ja nie jeżdżę na targi, na targowiska, jest to wszystko sprzedawane tutaj u mnie. Czy ma pan plany rozwoju firmy? Tak, planowałem i nawet podejmowałem rozmowy w tej sprawie. Mianowicie jest teraz realizowany taki program inkubatorów gastronomicznych. I chciałbym rozszerzyć tę działalność, dlatego że uważam, że tego typu działalność jest przyszłością dla małych gospodarstw, które nie mają szans na rynku, gdzie będą dominować gospodarstwa mleczne liczące kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt krów. Jest to optymalna działalność moim zdaniem dla małych gospodarstw, które utrzymują 5-6 krów. Można znakomicie zwiększyć dochody tych gospodarstw. Dzięki takim osobom jak pan Janusz możemy nadal cieszyć się smakiem prawdziwego jedzenia. Luksusu, na który dzisiaj przy odrobinie wysiłku może pozwolić sobie każdy z nas.